Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale Kahaty Darwin, a w dzisiejszym odcinku będzie unboxing paczek od Was, czyli od moich widzów. Zapraszam do oglądania. Na samym wstępie mam taką paczkę od osoby Ziutło Podłoga Tymianek, więc możecie sobie zobaczyć i na Instagramie sobie ją wyszukać i na przykład dać obsa. Więc co, ja Was jeszcze przedstawię tak, żeby lepiej to trochę było widać. I robimy ten unboxing. Ja ogólnie mega Wam dziękuję, że chcecie mi wysłać paczki. Jeżeli serio chcecie mi wysłać jakąś paczkę, to piszcie do mnie na Vinted lub na Instagramie, bo na YouTubie to ja w ogóle tego nie odczytuję. Ale okej, ja to muszę jakoś tutaj rozczaić, bo ja nigdy takiego kartonu nie miałam. I nie potrafię... Ja dobrze, zacznę. Mamy, to było trochę zaklejone. I tak. O matko. Dobra, okej. Okay. Ja moment pokazywałam. To jest taka bibułka. Prawdopodobnie była ona po to, aby zabezpieczyć ten rzut. I ogólnie mega dziękuję, bo ja ogólnie bibułki tak cenię. I one tak są na konie, jak pokuję. Akurat będę pakowała konia do wysyłki, czyli divę. Kolejna jest szczotka, o mogę. Ja w ogóle nie mam szczotek do koni i nie mam takich szczotek, które by nie robiły żadnego śladu, więc zaraz sobie ją przetestujemy. Mega fajna szczoteczka. Kolejne mamy, o mogę, to jest taki naczółek do kantarów chyba głównie i to jest takie jakby na muchy maska, czy coś takiego, żeby muchy nie leciały do konia, więc mega fajne. Ja takiego jeszcze w ogóle nie miałam, ale może być chyba też na ozdobę. I tutaj od razu widzę, że mamy też taki drugi i też jest mega ładny. Wow, ej, mega dziękuję. Na pewno mi się przyda do realistycznego hobby horsingu w lato albo też w zimę, więc mega fajne. Dziękuję mega. Kolejny jest okay. Takie kordeo i ono ogólnie ma vibe Halloween, co nie? Takie kolorki, mega, mega ma vibe Halloween. Będzie jak już urośnie trochę salwuś, to będziemy wsiadać i właśnie to kordeo założę. Więc mega dziękuję. Ja kordea, jeżeli chodzi o kordea, to ja mam mało kordei. Nie wiem jak to powiedzieć. Ale mega ładne jest, serio. No wow, naprawdę. I to ma takie fajne tutaj rędzelek. Okej, okay, dziękuję bardzo. A cukierek albo psikus. Mamy cukieraka. Dziękuję bardzo. Ja ostatnio zrobiłam zapas sobie Reese's, bo jak wiecie, ja kocham Reese's i Bake Rollsy. To jest po prostu moja ulubiona. Więc no, mega dziękuję. Ja słodycze to ja po prostu z chęcią przyjmę. Chociaż mi się tutaj robił w okolicach nosa trochę trądziku, ale to... To jest kantar i on jest taki fajny, rozciągnięty. Ej, mega! Ej, serio, na vlog masy? I on się chyba na każdego konia nawet może zmieścić, bo on jest, zobaczcie, taki rozciągnięty. Ej, pierwszy raz taki widzę. Pierwszy raz w ogóle będę miała taki kantar, który jest cały z futerka zrobiony. Ej, mega! Co nie, ja to siostrze pokazuję. Ja ciebie, ej, dziękuję za tą paczkę. I oczywiście mamy tutaj, aha, jeszcze mamy, dobra, pod czekoladą się ukryły rzeczy. Mamy tutaj czekoladę Milka. Ja dziękuję. Jeżeli chodzi o słodycze, ja przyjmę wszystkie, po prostu teraz robię po prostu szafę ze słodyczami, bo tyle tych słodyczy mam, że no, ja nie wiem, ja tego wszystko dzisiaj nie zjem. Więc kantarek zaraz też przymierzymy. Ja wszystko zaraz tutaj przymierzę. I ta czekolada, ja już z chęcią ją zjadła. No i mamy kolejny słodycz, czyli to. I to jest mój ulubiony cukierek, przysięgam. Nie, dobra, może nie ulubiony, ja lubię wszystkie cukierki. Ale jeżeli chodzi o cukierki, jak zawsze ktoś przynosi na urodziny torbę z cukierkami. Znaczy teraz już nie, ale no, wiecie o co chodzi? To zawsze jak ma takie, to ja zawsze się rzucam na te cukierki. Zawsze się rzucam na te cukierki, one są po prostu przefajne. Więc mega dziękuję. Mamy tutaj także takie i to wygląda jak smaczki. Ale są mega fajne w ogóle, nie wiem co to jest taki klej. Mega fajne, ja też w ogóle nie mam smaczków. I dalej mamy taki woreczek i to jest chyba wszystko dosłownie. Tutaj jest dosłownie wszystko. Okej, okay. Unboxing, Jezus jakie malutkie! Czemu? Jezu, mam dzisiaj takie tłuste palce, takie śliskie, że
Ja tego nie otworzę. Dobra, mamy to. Pierwsze to są takie. I to są takie handmade loft, coś takiego. I to są takie dwa. I ja chcę właśnie takie kupić, więc dzięki, że mogę przetestować. Bo chcę właśnie takie kupić z napisem DVD albo KHT Darwin, żeby przyklejać koniom nas z tyłu. I wiecie, to jest taka jakby moja hodowla, więc mega dziękuję. Jeżeli to oglądasz, to napisz mi, gdzie to kupiłaś, bo po prostu... Ja chciałam takie... Halo, o co chodzi? Ja chciałam takie właśnie kupić, więc mega, mega dziękuję ci. O kurde, to jeszcze coś jest. Jest liścik. Okej, to jest już osobnie. Listy rzeczy są... które są w paczce plus mini liści. Bardzo stetycznie napisane. O wow! Dobra. Hej, taka Hedy Darwin. Mega cię lubię oglądać. Na Insta wiadomo cię zaobserwowałam. Nie wiem czemu na IT nie mogę, bo nie mam. I oglądam cię ze strony. W paczce są frędzelki do kantarków, kordeo, parę rzeczy, które mogą ci się przydać. Smaczki. Skleję na gorąco. Okej, czyli to są smaczki. Fajnie. Listek, serduszko, języczki, owocki, futrzasty, kantarek padokowy. Dobra, sorry, ale nie przeczytałam, bo po prostu to jest tak napisane. Ja po prostu przeczytałam to tak. To chyba inaczej miałam być przeczytane, więc... Dobra, sorka, przepraszam, ja po prostu dzisiaj jestem jakaś dziwna, a ja takich małych rzeczy nie potrafię czytać. Chyba muszę nosić okulary, okej? Okay? Więc tak. Szczotka, napisz jak ci się podoba. To jest mini paczuszka. Sorry, jeśli rozmiary są złe. No, dobra. Więc to... Ała! Zobaczcie, ja ten liścik sobie zdecydowanie zostawię. Mam tutaj właśnie z takimi liścikami pudełeczko takie i tutaj mam wszystko dosłownie. Mam pieniądze, wszystko. Więc dobra, ja muszę przymierzyć wszystkie rzeczy z tego. Ja się już tutaj gubię w tych konikach. Mamy salwka i mamy czokleta. Więc bierzemy ten kantarek. Ja myślę, że on będzie idealny na czokleta. Czoklusia mojego kochanego. Więc zakładam, w ogóle on jest mega fajny, taki puszysty, co nie? Że on jest mega fajny, taki właśnie puszysty. Powtórzyłam się, sorka. I będzie idealny właśnie na vlogmaski. O ja, i on ma i na ten kantar się mieści na wszystkie konie. On jest taki rozciągliwy, fajny. Okej. Okej. I to nie była akurat paczka z wymiany, więc sama chciała mi podesłać tą paczuchę. Ej, mega. Co nie? Ja też jeszcze tak kółeczko, żeby mogła tak robić też pracę z ziemi na tym, ale to jest takie... Ja, i to jest takie słodkie. Ej, nie wiedziałam. Wow! Damn, bro. Super to jest. I lecimy. Dalej na salwka przymierzę, ale jeszcze chcę przetestować tą szczotkę, bo nie mam szczotki, uwaga. What the hell? Ona nie zostawia tak dużo śladów, jak mi się wydawało, bo generalnie jak ja dostaję właśnie tego typu szczotki, to one zostawiają ślad, a ta nie zostawia. Mega fajnie. Co ty masz tutaj? Więc mega, wow, jak ona to czesze fajnie. Ej, serio, przecież jakby moje szczotki już są takie zmasakrowane, że one mają wszędzie jakieś włosy, jakieś takie rzeczy, w sensie szczotki do koni, że po prostu nie da się żyć. Nie da się czesać w ogóle. Konier tutaj zostanie odłożony. I teraz na salwusie przymierzymy ten przepiękny kantarek. Ja się muszę śpieszyć, bo mam jeszcze dużo paczek od was. I nie wiem, czy nie nagram po prostu dwóch paczek unboxingu, a później po prostu kolejny odcinek z paczek od was. Ale... Ja się w ogóle tak obolała, wstałam. Dobra, mamy, o jaki słodziak. O ja ciebie, ej. Mega, mega ci dziękuję za ten kantarek. Mega, jest przesłodziutki. Przefajny, taki mięciutki, boże. Mega. A, mega się cieszę. Dobra, więc na razie to na tyle. Jeszcze przymierzę do tego kantarka ten. A nie, bo ten będzie właśnie. Dobra. Let's go. O ja ciebie, ale ci dziękuję, ale wam dziękuję. Patrzcie, aaa, ale cute. So cute, oh my god.
Mega, mega, po prostu mega ci dziękuję. Teraz wszystkie słodycze zeżrę i po prostu pokładam sobie te rzeczy jakoś ładnie w stajni. Lub poproszę moją siostrę, bo ona lubi tak układać. Prawda, że lubisz układać mi w stajni? Prawda. Dobra, więc ja czekam, aż przyjdzie mi kolejna paczka i robimy unboxing. Okej, minął już jakiś nawet tydzień i przychodzą mi kolejne paczki. Ale myślę, że na tej paczce zakończymy ten odcinek, ponieważ są strasznie duże i bardzo dużo rzeczy jest tam. Przy okazji powiem, że pozdrawiam Katę Bloga Żółty. Pozdrawiam, piszemy super, jest fajnie. I też chcę, abyście weszli na konto właśnie Katę Wanili na Instagramie, ponieważ ma do sprzedania bardzo fajne rzeczy. I u Katę Aramis, jeżeli chcecie, to tam są super kalendarze. Nie wiem, czy będę w tym roku zamawiała, ale wiem, że są piękne. Po prostu super są. Dobra, a my już unboxingujemy. Pierwsza warstwa zeszła. Mam takie pudełko tutaj. Bardzo piękne. Hebe. Dobra. Więc let's go. Mam już tutaj ze mną czekoladę. Znaczy Blakusia. I możecie sobie teraz zobaczyć, jakie jest porównanie. Że no OS są o wiele większe od MNX. Takie dwa albo trzy razy jest od niego większy. Przy okazji powiem, że jeszcze jutro lub pojutrze będzie odcinek ze sesji zdjęciowej. Więc wiem, że czekacie. Ja też sama czekam, aż te zdjęcia moja koleżanka zgra. Okej, już mam otworzoną. Wystaje tak. Okej, mega ślicznie zapakowane. Mega wam dziękuję za te paczuszki. I otwieramy pierwsze. O, wow! A mam tutaj taki fajny ten. Może zrobię z tego nawet szczotkę. Fajna gąbeczka. I mamy taki śliczny uwiązek. Generalnie ja jestem zakochana w uwiązach, kantarkach i takich ładnych ogłowiach. One są po prostu takie super, więc mega dzięki. Mega fajny uwiązek. Okej, otwieram już drugą rzecz. Mega dzięki, mega dzięki. I mamy, wow! Taka tie-dye deryczka! A ona będzie idealna właśnie na niego. Idealna, mega dzięki. Ja lubię właśnie takie tie-dye rzeczy. One są właśnie taki typowy 2020. Mega mi się to kojarzy. Jest tutaj taki piękny w ogóle kwiatuszek. Mega dziękuję. A jak ona jest właśnie taka mięciutka, taki minki. Minki, nie wiem, czy sama zrobiłaś to. Nigdy nie widziałam takiego minki na ich stronie. Lecimy dalej. Wow! Ogólnie nagrałam to kiedyś wieczór. W sumie to jest 16-17. Ale wiecie, teraz już będą takie późne te wieczory. Takie krótkie te dni i długie wieczory. Wow, ale śliczne. Ej. A to są owoce! Ej, przepraszam, ale wow, one będą dobre na niego, chyba, albo nie wiem. Ja lubię właśnie takie ciasne owoce. Jakby na niego bym mogła dać, by były spoko luźne, a ja lubię ciasne owoce. I te owoce, które były ciasne na czekoladę, to ja je dam dla OS-a. No i tak trochę się wyściskałem, tak że ja mu się tak robi, ale to nie, bo te owoce są z gumy, więc mega, albo damy temu, Salwusikowi, bo za niedługo jedziemy z nim na trening, już ma założone o głowie, więc macie trochę zdradę, ale tak. Jestem zakochana, mega dzięki. Kolejny mamy ciasteczko, wow, jak ty to zrobiłaś? Mega cute, OMG, ale się starałaś, widać. Widzicie, tego nigdy nie zniszczę, jest prześliczne, wow. Chyba, że ten konik, o dobra, masz. Bo my jako nie mamy spięty pysk. Kolejne. O wow, czekajcie, bo ktoś coś zapomniało, albo ja coś źle. Okej, mamy takie trzy pomponiki i one ogólnie, muszę powiedzieć, że mega pasują właśnie do tej dereczki albo do halterka. O, patrzcie, do halterka. Nie wiem, czy widać. O, do halterka. Salka pasuje, to od razu tutaj szybko. Maczarusz. Taki trochę duży, ale fajny, fajny. I kantarek. Wow, jaki różowy, piękny. Ja mam aktualnie taki róż. To nie jest ten sam, prawda? To nie jest ten sam. I on będzie pasował. Muszę to rozbroić. Jaki cute mini mały karabinczyk. Nigdy takiego nie widziałam. On będzie idealny na czokleta. Przysięgam, bo czokoladz ma taki duży pieszczyk tutaj. I taki tutaj trochę cienki.
cięższe, więc rzadko jak dostaję kantary, to są dobre na niego. A ten widocznie będzie dobry, będzie idealny. Mega dzięki, w ogóle teraz tak patrzę. O, to jest taki fajny zestawik, co nie? Mega, mega śliczny. Dziękuję za troszkę. Dalej mamy jeszcze takie śliczne, ale fire. Mamy kolejne smaczki, takie. Mamy tutaj dwie kostki z soli i taką marchewkę, która będzie jak chlebek. O Jezu, zepsuło się, nie wiem czy to jak się jechało. Ja to skleję, Smaczuszki. Ja mam bardzo mało smaczków, więc będzie git. I tutaj coś jeszcze jest. Wow, i ci powiem, postarałaś się, kobieto. Otwieramy. Okej. Co mamy? Nie, jak to jest ten Charms, bo ja ogólnie właśnie lubię te Charms tych misiów Haribo. Wow! Żółty misiu. Coś tam. Tutaj takie kosteczki. Ej, nie wiem, czy to ma być ze smaczki, bo wiem, że konie jedzą drzewa. Jedzą sosnę? Jedzą choinki w każdym razie. Więc nie wiem, czy dać to jako smaczki, czy po prostu takie. Ale jakie fajne! Ale ja się jaram takimi rzeczami. Dzięki. Oczywiście czarnsi. Idzie do pudełka z charmsami, które będzie się zapewniało, bo na razie mam około 60 charmsów. I będę miała jeszcze, nie, dodajcie sobie 24 plus 12. Tyle będę miała charmsów jeszcze. Mega dzięki. I mamy tutaj jeszcze coś. Bardzo pozdrawiam. Jej, ja też pozdrawiam was wszystkich. Uwaga, liściki. W tej paczce czeka na ciebie parę niespodzianek, miłego otwierania, życzę. Włożyłeś to chyba z drugiej strony. Bo ja otworzyłam już to. Ja robię mega dziwne miny, okej? Okay? Mega dziwne miny. Tutaj. Cześć, kochany Darwin. Jestem wielką fanką Lena. Pozdrawiam cię, Lena. Tutaj macie liścik. Jeszcze się zapytam, czy mogę opublikować. I ogromnie się cieszę, że mam okazję ci to powiedzieć. Kocham cię oglądać. Bo zawsze twoje filmy poprawiają mi humor. Moim marzeniem jest konik od ciebie i na 100% kiedyś sobie go kupię. Nawet nie opiszę, jakbym się cieszyła, gdybyś otworzyła na Ety. Otworzyłam na Ety. Mega wam dziękuję za te dwie paczki, które teraz otworzyliśmy. Jakby dla mnie to jest coś pięknego, bo kiedy zaczynałam hobby horsing i nagrywanie, w skrócie powiem, że no nie miałam, miałam takie wrażenie, że ludzie dostają paczki i to jest dla mnie takie wow, to już jest ktoś mega. A jak teraz dostaję paczki od was i chcecie mi je wysyłać, to jestem po prostu taka super hiper szczęśliwa i po prostu mega się cieszę. Plus ktoś, na przykład właśnie KHT Vanilia, czy można wysyłać paczki ambasadorskie dla tego koniura, dla Blackusia. Więc tak, zdecydowanie tak. Nie no, jestem zakochana po prostu. Najbliższy trening z nim będzie tak za tydzień, bo moja sestra jest chora i nie możemy nigdzie jechać, a wiecie, garaż nie jest tutaj, tylko muszę jechać po ten garaż, po tą halę, a jest nawet zimno. Mam w ogóle statyw, tego statywa wam teraz nie pokażę, ale pokażę, że mogę tak was ruszać i... No jest taki fajny statyw, taki docenki, fajny. Więc będzie lepsza jakby jakość, będzie lepiej widać po prostu moje skoki. Dzieci, ludzie, bachory, fajne, moje faneczki, widzowie. Nie wiem, jak mam opisać, jak się cieszę. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Buziaczki dla was. Widzimy się w następnym, prawdopodobnie już w sesji zdjęciowej. Pa, pa!